Jesteśmy na terenie Tauron Ciepło w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie spółka Airwood Industry ma jedną z budów. W dniu dzisiejszym właśnie jesteśmy na etapie montażu głównych komponentów, czyli kotłów płomiennicowo-płomiennikowych. Sama operacja jest związana głównie z tym, że gabaryt oraz ciężar montowanych kotłów uniemożliwia nam kontynuację prac związanych z zakończeniem prac budowlanych na budynku. W związku z powyższym musimy już na tym etapie posadowić dwa kotły na fundamentach. W tej chwili trwają prace przygotowawcze do podniesienia i przeniesienia w miejsce docelowe kotła. No ja tutaj zajmuję się koordynacją tych prac, które prowadzimy w obszarze technologii. Do moich obowiązków należy tutaj kontakt z projektantem, wykonawcą i inwestorem, żeby spiąć to wszystko tak, jak ma być zrobione zgodnie z planem. Kocioł waży około 106 ton. Do tego musimy doliczyć ciężar zawiesi, trawersy tej belki, którą tutaj mamy. Przyjęliśmy sobie wstępnie, że dźwig powinien przenieść ciężar około 130 ton. Bardzo precyzyjna operacja. Próbujemy posadowić kotły na teflonie, który jest położony na specjalnie przygotowanych merkach stalowych na fundamencie. Musimy to zrobić w miarę precyzyjnie, dlatego panowie robią to bardzo powoli. Budowa jest ciągłym procesem i musimy dążyć do tego, żeby każdy dzień był bezwypadkowy. Panowie zostali przeszkoleni przez nas przed puszczeniem przez budowę, zostały wszystkie dokumenty sprawdzone. Osoby zostały też stanowiskowo przeszkolone, dlatego że dbamy o bezpieczeństwo. Nasza firma bierze udział w porozumieniu dla bezpieczeństwa. To był dla nas bardzo ważny dzień, ponieważ zamontowaliśmy dwa kotły, najistotniejsze elementy naszej budowy. Dalej będziemy tutaj wznosili konstrukcję stalową. No i jak najszybciej chcemy zadaszyć budynek, żeby kotły znalazły się już pod zadaszeniem.